Paweł Łasica, gospodarstwo szkółkarskie Łasica. Piotrek przyjechał do nas, tak jak wcześniej obiecywaliśmy, zobaczyć rośliny, jak odkrywamy je. I możecie tutaj zerknąć właśnie, jak leżą ułożone do zimowania, tak żeby śnieg, który spadnie na tkaninę, nie zgniótł tych roślin. Tak więc są wszystkie ułożone w ten sposób, żeby woda, która pada, deszcz, śnieg, wpływała do bryły korzeniowej, bo mokry korzeń nie zmarznie w zimę, a suchy korzeń na 100%. I dlatego są przykrywane właśnie tą tkaniną i kładzione jedna na drugą gałęziami do góry. O, w ten sposób to będzie łatwiej widać. Dzięki temu zawsze tu jest mały kąt, gdzie ta woda wkapuje. Gdybyśmy je położyli tak bezpośrednio, to ta woda nie miałaby jak wpaść. To jest taki właśnie sprytny pomysł na to, żeby ta woda jednak tam wpadała. Bez wiatru. Tak, dzisiaj w końcu mamy bez wiatru, tak. Dziewczyny czasami jedną doniczkę na 100 oglądają system korzeniowy, czy wszystko jest w porządku. Każdej się nie da, ale jedną na 100 gdzieś tam zerkną, po prostu otworzą. Czy wszystko jest w porządku? Mhm. Teraz zanim jeszcze rośliny pojadą do klientów, to są traktowane Nordoksem. Jest to pięciotlenek miedzi, który jest antygrzybiczy i przeciwbakteryjny. Dlaczego? Dlatego, że no, one leżą w ścisku. Jest parowanie, jest ciepło, jest woda. Różne grzyby, patogeny mogą się wdać, więc żeby zdezynfekować roślinę, żeby nic się tam nie działo, jest podawany Nordox. Jest to czysty pierwiastek, więc nie jest w żaden sposób szkodliwy. A o tej porze roku jeszcze go możemy podać. Miedzi nie wolno podawać nigdy w okresie kwitnienia, wtedy kiedy już na przykład pękają nam szyszki kwiatowe. I wchodzimy do jednego z tuneli. Tutaj mamy akurat naszykowane też rośliny do odbioru już przez klientów. Są to młode rośliny, półtora roczne. Dlaczego takie niskie? A dlatego, że je skosiliśmy. Zobaczcie, bryła korzeniowa już jest w wielkości jakieś 125 ml. 100-125 ml. One były już takie. Ale żeby krzewy były bardzo fajne, zgodnie z tym, co wcześniej mówiłem, trzeba je nisko skosić. I taką roślinę możemy już zasadzić w donicę 3 litry albo 2 litry. I wyhodować z tego całkiem niezłą, na przykład 2,5-3-latkę, w zależności kiedy ją będziemy sadzić, tak? Ale tak można powiedzieć, że przy sadzeniu jesiennym 3-latkę, wtedy możemy spokojnie. Rośliny produkujemy w późniejszym etapie, bo najpierw są rozmnażane w małych multiplatach, potem są przesadzane w większe 40, właśnie w takich 40. Zobaczcie, jaka to jest właśnie. Już tutaj na starcie rośliny są mocno rozkrzewione. I taki materiał też czasami plantatorzy od nas biorą, tak jak tutaj widać. Tutaj jest maleńka kupeńka, wstań Piotr, zobacz. Niewiele tutaj tego stoi, a stoi tego tutaj 25 tysięcy, tak? Jest tego naprawdę bardzo mało. O, i mamy tutaj też, widzę, że bardzo dobrze się przyjął pomysł z odmianami tarasowymi. Zobacz Piotr, co tu jest napisane? Alvar, fińska. Alvar. Zobaczcie, już na samym początku sadzonka 15 miesięcy ma i zobaczcie, jaka jest gęsta. Odmiany fińskie. Alvar. Z drugiej strony chyba będzie Aino, bo tutaj do jednego klienta to wszystko jedzie. Zobaczymy. Nie, tu jest Jorma. Jorma ta, która w teorii powinna powtarzać owocowanie. O, tu jest z etykietą. Jorma. Mhm. O, bardzo szybko gniją mu korzenie. To duszą się korzenie przede wszystkim najpierw, bo borówka oddycha korzeniami, tak mówiąc właśnie kolokwialnie. Jeżeli będzie miała za wysoki poziom wód gruntowych albo nie będzie miała po prostu tego tlenu w korzeniach z racji źle zasadzonej rośliny, bo tam jest sama ziemia, a nie ma ściółki, która jest bardzo dobrze napowietrzona. No to będzie obumierał. Chandler musi być sadzony na terenach bardzo ciepłych, piaszczystych, lekkich, przepuszczalnych, tak, o luźnej strukturze gleby. Nie musi to być piaszczyste pole, ale luźna struktura gleby, która z czasem po roku czy po dwóch nie zrobi się zbitą warstwą, tak? Czyli dlatego robimy zawsze te koryta, tak, albo dołki pod borówki. Mamy naszykowany materiał dla Piotra. Jaka odmiana, to może on wam sam kiedyś zdradzi, jak go będziecie pytać. To jest materiał akurat dla niego naszykowany. Dzisiaj przyjechał do nas posadzonkę. O, zamknę burtę, inaczej nie wyjmę tych spod spodu. Materiał z reguły szykujemy albo na takich przyczepach do odbioru, albo stoi na placu. Ewentualnie tu, jak wyjrzymy, Piotr, na wózkach CC, tak? Tu akurat multiplatę te wieźliśmy komuś, więc są niskie półki. Te półki wyżej, niżej ustawiamy.
A tu materiał dla Piotra. Będzie sadzony u niego na polu. Tak na zakończenie, no, mogę powiedzieć, jestem strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach i mam taką propozycję dla widzów tutaj Piotra. Wszystkie straże pożarne walczą tak z wszystkimi siłami, tak, które gdzieś tam próbują nas powstrzymać wiatrem, deszczem, ogniem, które niszczą życie i mienie ludzkie. I myślę, że jeżeli byście Państwo chcieli przekazać 1,5% z rozliczenia w podatku PIT na OSP Bobrowce, każdemu, kto przekaże, nasza szkółka przekaże w prezencie berberysa, 3-letniego czy 4-letniego, ewentualnie trzmielinę 4-letnią.